witamy serdecznie. Od wiatru chyba. Po raz pierwszy w sumieniu narodu. Niżej. O. Po raz pierwszy w sumieniu narodu. Pan Bolesław Pszenicer, witam serdecznie. Bardzo mi miło, panie Bolesławie. Kłaniam się pięknie. Dzień dobry. Od staro wyznaniomej gminy żydowskiej, o czym zaraz powie, jest to człowiek, który ją odtworzył w Polsce. Gmina wyznaniowa, starozakonna. Starozakonna, dokładnie tak się ona nazywa. Samozakonnych. I będziemy starali się z Wojciechem Olszańskim odpowiedzieć na pytanie, co nas dzieli i co nas rozłącza, albo łączy, jeszcze inaczej możemy powiedzieć, żeby doprowadzić do pewnego rodzaju... Sprowokować, tak. Dlatego, że chodzi o to, ażebyśmy odpowiedzieli na trudne pytania i pokazali, że tak naprawdę nas nic nie dzieli. Nas, zwykłych ludzi, od ponadnarodowych struktur, które chcą rządzić światem, państwa cieni, o czym powiedział ostatnio Jan Engelgard w swoim wywiadzie dotyczącym Donalda Trumpa, bardzo ciekawym, o jego sytuacji. Zresztą wczoraj miałem przyjemność posłuchać również o tej sytuacji od wybitnego analityka i dziennikarza zajmującego się Bliskim Wschodem na temat też tej samej postaci. I możemy jedno powiedzieć na dzień dzisiejszy, uwaga, że nie wiemy do końca nic. Sytuacja nas może wiecznie zaskoczyć. Teraz załatwił teraz. W związku z tym, szanowni państwo, ponieważ żyjemy w rzeczywistości, której się nie da przewidzieć, tak to już mamy, a jednym z nielicznych, który stara się ją przewidzieć, mu się to udaje, jest Władimir Putin, to widać, jak i po części rząd chiński i inne tego typu wielkie kraje. Będziemy rozmawiać o tych wydarzeniach, które dotyczą obu naszych narodów w przeszłości, w dalekiej przeszłości, bo się od tego nie da uciec, aż do dzisiejszego dnia. Dotkniemy również ważnych tematów, jak i nazwisk, które wpłynęły i doprowadziły do takich, a nie innych rozwiązań i takiej, a nie innej sytuacji, jaka dotyczy dzisiaj Polski w globalnym, podzielonym, wielobiegunowym świecie. To tyle wstępu. Panie Bolesławie, proszę się przedstawić. Bardzo mi miło, w ogóle zostałem zaproszony na po raz pierwszy do telewizji Sumienie Narodu TV. Przepraszam, tak położony mikrofon. Oczywiście mój udział tutaj jest rozdrobny między takimi dwoma. Nie, pan jest głównie, że tak powiem, pan dzisiaj będzie głównie opowiadał, że tak powiem, ludźmi, którzy są z historii na pewno bardziej oblatani. Nie z każdej i nie we wszystkich. No tak, wasza wiedza jest panie na pewno Boże, większa. Tylko Amerykanie uważają, że wiedzą wszystko. Tak, Amerykanie i archiwiści. Tak. Nie, no tak. Ale archiwiści amerykańscy. No ale jest. Bo szkoła niemiecka tego nie daje. Ale niezmiernie jest mi miło jako, prawda, Polak żydowskiego pochodzenia, bo tak będę o sobie mówił, bo... Bardzo piękne. Bo powiedzenie, że, prawda, jako Żyd polski, czy jako Żyd, to w ogóle nie pasuje. No, na pewno do przedstawicieli mojego narodu, którzy wywodzą się z gminy wyznaniowej starozakonnych w Rzeczpospolitej Polskiej, ale to o tym jeszcze później powiemy. No więc w związku z tym reprezentować tę rzeszę osób, która założyła gminę starozakonnych, w której jestem przewodniczącym, i w takim tutaj składzie, jakim siedzimy, z narodowcami polskimi, a trzeba powiedzieć, że gmina wyznaniowa starozakonnych, ludzie tam, którzy byli przed wojną, którzy zakładali, byli to ludzie bardzo narodowi, nastawieni na narodowość polską właśnie, na to, by Polsce, Polska była najważniejsza, żeby się najlepiej wiodło. A więc dziękuję za zaproszenie. My też dziękujemy, że pan przyjął. To zacznijmy od pierwszego pytania. Ale może zaczniemy od A ja się przygotowywałem. Zaczniemy od A ciebie jako gościa zaprosiłem. Od dykteryjki. No ale proszę bardzo. To gość. No dobrze, gość dom Bóg. Właśnie. Gość specjalny i gość. Jest taka... Gdzieś niespodziewany. Nie znam niestety drugiej części tego członu, ale pierwszy człon brzmi tak. A mówiła to już stara Salci. Wy na Żydów z Ameryki uważajcie. To jest z Lwowa
Oni już wtedy to wiedzieli przed, ale zanim o tym opowiesz, to prośba trochę o losach rodziny. I to prawda. Bo ktoś się z czegoś wywodzi od kogoś. No o losach, troszkę. O losach mojej rodziny, no. Dawne czasy i dzisiejsze. Państwo, a potem wrócimy do samych. Losy mojej rodziny są oczywiście, by trzeba było podzielić na dwie grupy z kolei, no bo miałem ojca i miałem matkę. Ojciec, prababkę i babcię. Ojciec pochodził z rodziny wielodzietnej, z rodziny Żydów bardziej religijnych. Oczywiście z bardzo dużej rodziny, która to, w której to rodzinie byli też, no, żeby mnie nie znacni, lekarze, profesorowie. No między innymi profesor choćby Stanisław Szenicer, którego upamiętnieniem jest również tablica w szpitalu na Oczkach. Tam z tyłu jest tablica poświęcona zamordowanych przez hitlerowców lekarzy w 1939, w 1940 roku. I między innymi jest wspomniany właśnie Stanisław Szenicer, najstarszy brat mojego ojca. Ale mówię to nie po to, żeby, prawda, tutaj się pochwalić wujkiem, który to był... Stryk. Wujkiem to może być każdy. Tak. Sorry. A to stryk. Stryk to stryk. To. No, o, proszę mnie poprawiać, tak, się strykiem oczywiście. I mówię to po to, żeby tylko pokazać ze strony ojca, prawda, że byli to ludzie i wykształceni, a byli też, tak jak mój ojciec, prawda, osobą no, nie tak wykształconą, wychowaną oczywiście na ulicy, można powiedzieć, ponieważ był szybko sierotą, jak miał 6 lat, to został samotny. Wychowankiem był u doktora Janusza Korczaka. Wychowankiem był po prostu ulicy. Wychował się na ulicy Warszawskiej. Stąd, gdzie? Tutaj w centrum właśnie, gdzie była tak zwana dzielnica żydowska później, a więc w tym plac Krasińskich, ulica tam Gnojna była bardzo znana dla ojca. I tam się wychował, tam się po prostu wychował sam i w związku z tym był bardzo znanym takim mówcą Warszawy, opiewcą Warszawy, znał ją bardzo dobrze. No niemalże znał wszystkie rodziny żydowskie, do których, prawda, dowoził towary, pracował jako... Nie możesz przerwać, panie, proszę, dygresję rzucę, a proszę Gnojnej, bo to aż tak? Przerwa na reklamę. Z szacunkiem, bo się może skończyć źle, na Gnojnej bawimy się. No to jest, ole, no dobra. Wracamy do punktu. Wracamy do tematu. Możecie wypić kawałek. No dobrze, to wrócę. To wrócę w takim razie już do mamy, przejdę do strony, ze strony mamy. No mama pochodziła w ogóle z rodziny, oczywiście, Żydów właśnie tych, którzy należeli do gminy wyznaniowej Starozakonnych, a więc tych, którzy wybudowali sobie w XX wieku choćby synagogę właśnie na Tłomackiem, bo mało kto wie, synagoga na Tłomackiem była właśnie zbudowana przez Żydów, tych bardziej polskich Żydów, tych, którzy, prawda, modlili się nawet po polsku w synagodze, były modlitwy specjalne i o nasz kraj, i modlitwy w języku polskim, ponieważ byli to Żydzi, była to inteligencja żydowska, byli to ludzie, którzy mieli firmy, no tak jak na przykład mój dziadek Abraham Nowicki miał firmę wyrobu butów gumowych. Wyroby butów gumowych. Dzisiaj możemy się tam z tego śmiać. Nie, no, to poważne, to znaczy, poważne dzisiaj, sprawa. Dzisiaj nie, ale to jest poważna sprawa. No ale dzisiaj to w ogóle. Bo dzisiaj to w Chinach te buty gumowe. No tak, prawie tak. A wtedy, to jeszcze w Warszawie fabryka butów gumowych to była bardzo ważnym elementem, ponieważ też kontyngent, prawda, fabryczny był choćby na przykład dostarczany dla Wojska Polskiego. Przede wszystkim dla Wojska. A więc tu chcę wam powiedzieć, że dziadka, że tak powiem, fabryczka miała bardzo duży udział w produkcji tych butów gumowych. Ale też nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o tym, że jeszcze wrócić do ojca
samego, który bezpośrednio, no to będzie myślę troszkę interesujące, jak przeżył wojnę, bo tu, trzeba, ciekawe, tak. Tu trzeba powiedzieć sobie, jak przeżyła moja mama, jak przeżył mój ojciec. O, właśnie to jest ważne. Bo to jest, myślę, że bardzo ważne. Proszę Państwa, mój ojciec w 1939 roku we wrześniu brał udział w obronie Warszawy. Kiedy rodzina mojego ojca, no już nieliczna, bo nie miał, prawda, ani ojca, ani matki, tylko miał tam jakichś ciotków, dziadków, jakichś tam wujków czy stryjów, nie zajmowali się tak nim za bardzo. On wraz z kolegą postanowił uciec po prostu do Związku Radzieckiego, no ale się spóźnił, bo Rosjanie wydawali pozwolenie na wejście do strefy rosyjskiej do października 1939 roku. A przypominam, że granica była na Łomży. Jest to Łomża, była granica. Tak, i tam, tam byli zapraszani po prostu Żydzi po to, żeby... Od grudnia 1939 roku. Tak, tak, tak. No a mój ojciec przekroczył niestety w grudniu, a więc już po tym terminie, w którym Stalin zezwolił na przejście. I tych Żydów, oczywiście tych Polaków, Żydów, tych, którzy uciekli przez tą granicę już zamkniętą, Rosjanie wywozili na Sybir. I tak mój ojciec znalazł się na Sybirze, wrócił w 1943 roku, kiedy ofensywa rosyjska no, szła już na Berlin, kiedy już dawali mocno bardzo łupnia Niemcom. W ramach operacji Bagration. No tak, to postanowiono nawet tych Sybiraków, którzy się nadawali jeszcze do czegoś, a mój ojciec, trzeba powiedzieć, że był, no tak jak mówiłem, wychowany był na ulicy, był bardzo twardy, nieduży człowiek, ale silny, no, trenował boks, spity taki, no. Trenował boks przed wojną, no w ogóle był no to... i fitness na Syberii też swoje zrobił, no, i zdrowe powietrze, tak, mimo z żywnością było. Tak, a więc tych Sybiraków Rosjanie brali do takiego specjalnego batalionu, był taki specjalny batalion pomocny dla soldata. Budowlane bataliony pomocnicze. Takie pomocnicze, tak. Bardzo ważne. Tak. Bardzo ważne o tyle, że to było mięso armatnie. Tak, proszę sobie wyobrazić, że mój ojciec szedł w pierwszym szeregu i tak jak wszyscy inni oczywiście z tego batalionu i nie mieli nic do gadania, prawda? Mieli tylko jeden pistolet, 6 naboi, a za nimi szli, prawda, dowódcy, którzy, prawda, w razie by wycofania się, czy w razie by jakiejś próby ucieczki, no to by ich rozstrzelali, a więc alternatywy nie miał żadnej. Musiał iść jak ten, prawda, wilczek tak przed wojskiem. Czyli cud, że się uratował. No tak, był trzykrotnie ranny. To nie były bataliony karne, czy to były bataliony? Nie, to nie były karne. Tak? To były bataliony, bataliony budowlane. To były bataliony, pionierskie, tak zwane. Takie... Na przedpolu budowali przeprawy i tak dalej. Tak. Oni byli jak saperzy, tylko że... Ja nazywam to, tak jak mówię, że nazywał to mięso armatnie. Po prostu, no, szli... Znaczy, dla mnie mięso jak zające może. O, mięso jak takie zające. Mięso armatnie to prędzej strafbaty, dlatego się pytałem. Nie, ale wiesz, strafbaty to była sytuacja taka, że on był wcześniej żołnierzem czy oficerem. Niekoniecznie, bo brali też z łagrów. Nie. Do batalionów, nie, posłuchajcie, bataliony kar też brali z łagrów, to prawda, ale tylko przestępcy, którzy politycznie wybrali. Według tak zwanego punktu 58, tak, punkt w kodeksie stanu. Ale mówisz, 58 i brano tam tylko kryminalnych, mówimy o suchych liderach tak zwanych. Tak. Natomiast tam była trochę inna sytuacja, dlatego że ci tak zwani zapadnicy, czyli Polacy, tam inni i tak dalej, nieokreśleni, byli w batalionach budowlanych i w zależności odwiedziły się dowódcy frontu, szczególnie z partii, bo to chodziło o partię, partia rządziła niemiecko. Oni po prostu byli rzucani na różne odcinki frontu i część z nich była w ogóle umundurowana. Część była zagrania z terenów okupowanych i wykorzystywana jako takie przedpole. Ponieważ oni byli wojskowo, nie było czasu, żeby ich wyćwiczyć. Mieli dobre buty, mieli dobre buty, ubranie, tak, to... Umieli działać, umieli cokolwiek, więc już byli przydatni, bo... Byli przeszkoleni, tak, oczywiście, strzelanie z pistoletu. Pamiętajcie o tym, że brakowało roczników. To znaczy, tak, brakowało ludzi. Żołnierze było powyżej 30, natomiast dowodzili 17-18-latki po szkołach, tak, do wojskowych, to były bardzo młodzi 20-paroletni oficerowie liniowi. Żołnierzy tam ginęło 28 tysięcy dziennie, a tak się średnio liczy, a oficerzy żył 3 dni, mówię o takim młodszym grancie, czyli podoficerze, takim młodszym podporuczniku.
A natomiast brakowało ludzi w wieku 17-19, od 21-22 lat do powiedzmy 35. Większość była starsza, bo oni jeszcze nie wyginęli. Większość z nich wyginęła w niemieckich obozach lub tych, którzy trafili do obozów infiltracyjnych, zostali wysłani jako niepewni, bo byli w niewoli, do batalionów karnych. No i mówi się, że co czwarty żołnierz Armii Czerwonej w końcu wojny był z batalionów karnych. Mniej więcej, no tak. Tak się podaje. No tak, ale i był ten batalion. Do pierwszego zranienia i był ten batalion. Tak, tych batalionów było bardzo dużo. Tak jest. Tych batalionów było ponad 1000 na przykład. Tak, no i był taki batalion cywilny, nazwijmy, bo to trzeba ich tak nazwać, to byli cywile. Cywile, po prostu. Cywile, którzy byli mobilizowani do... Byli, tak jest, tak jest. I ci, co się nadawali z łagrów, to też byli dobrzy. Dobrze, tak. To byli dobrzy. Z wyjątkiem politycznym, bo tych nie mieli. Tak, no i tak mój ojciec doszedł do Warszawy, był kilka razy ranny. Nie zostawali łagrów. Był kilka razy ranny, był w głowę, był przed ramię, miał całe roztrzaskane. Wyjątek stanowili ochotnicy z politycznych, ci mogli trafić po weryfikacji. No to ci to poszli do innej szkoły. Do innej szkoły. No ci to po prostu poszli do szkoły politycznej i później zostali przywiezieni w teczkach do Polski. O tym zaraz powiem. To zaraz opowiem. To ci byli teczkowcy. Tak, byli. To powiesz, o co tak, to nie tyle w teczkach, co na amerykańskich ulicach. No też, ale... Ale oni byli z ramienia partii. Ale oni byli tak, to co mówi Maciej, to byli z ramienia właśnie partii, tak? Sprawdzeni to. Wojska nikt nie pytał. Nie, a tu była po prostu ulica. Ostatni film Vlasic o ochroniarzu Stalina przez 30 lat, z tego 7 roku do 1953, mówi o tym, że nawet ochrona Kremla była zależna od Berii, była zależna od organów partyjnych i Stalin rozgrywał i Vlasica, i jego ochronę, i wojsko, organy wojskowe i organy bezpieczeństwa. One tak były jest, rozgrywane tak. równocześnie. Także tak to nie było żadnego zmiany. No dobrze, to powiedzieliśmy sobie ojcu, ja tylko dodam, że ojciec był ranny kilka razy, leżał w szpitalu w Siedlcach, tam kurował się przez długi okres czasu. Do tego stopnia jego rana była w głowę, szrapnel go uderzył, no i ta rana nie chciała się goić po wojnie przez długie, długie lata. Nie chciało się to goić, prawda? No wiadomo, jakie były warunki leczenia, wiadomo, jacy byli lekarze. Który rocznik pan ojciec? Mój ojciec był rocznik 1912. Czyli jak patrzcie, czy byłeś młodym człowiekiem, żeby być w wojsku już normalnie do progorzu. No tak, ale był, już miał tak. 20 tam... I to już wystarczyło. No tak. Moja mama pochodziła, tak jak już mówiłem. Ale jeszcze wrócę. To on zdążył przejść z służby wojskową w wolnej Polsce. Tak. Z tym, że on akurat w służbie wojskowej nie był w Polsce jako żołnierz, bo on był w klubie, Wojtek, trenował boks. W tym czasie, kiedy... No w II Rzeczpospolitej. Międzywojennej. No tak. Było tak wtedy wolnej Polsce. Przepraszam. Nie, ale chodzi o Polskę. Sanacja to nie jest wolna Polska. Chodzi o II Rzeczpospolitej. No tak, ale o II Rzeczpospolitej mówimy... Ale bez okupantów. To jak jest 12 rocznik, to 20 lat miał w 32 roku, no to już do 19-latka mówi... No normalnie dojrzało pokolenie międzywojenne. Tak, ale to on przeszedł tylko szkolenie, bo były też tylko tak, że szkolenia były. A szczególnie dla Żydów to były tylko takie raczej szkolenia. Z tym, że w tym czasie, trzeba dodać, że właśnie 20-letni chłopak, to mój ojciec trenował boks. No to ważne. A więc był jakby w strukturze... Sportu, tak? I wtedy to wojsko nie musiało go powoływać jako w szeregi. Jako zwykłego poborowego w szeregi tak. wojskowe. Tak. A jak pana mama? Tak, jeśli chodzi o mamę, no tutaj sytuacja była zupełnie inna. Oczywiście moja mama miała przepiękne dzieciństwo, niezwiązane w ogóle z religią mojżeszową. Tak, prawda? Ojciec, no, który na ulicy, to cały czas się stykał z religią. Natomiast moja mama, mojej mamy w rodzinie było tylko czworo dzieci. Czworo dzieci, najstarszy był syn, potem były trzy córki. I moja mama była najmłodszą, na imię miała Tamara, i była najmłodszą dziewczynką, nazywającą się Tamara Nowicka. Jeśli pan pozwoli naszym drogim internautom,
chciałem wam powiedzieć, że Tamara to nie jest imię rosyjskie. Nie. To jest imię gruzińskie. Gruzińskie. I też bardzo często spotykane właśnie u Żydów. Tak, Żydzi bardzo często nadawali imiona właśnie Tamara, dziewczynka. Córeczka Tamara była gruzińska. Bardzo dużo było Tamara. Bardzo krwawa. To ładna była. No, my nie wiemy, bo nie ma. Tamara to też ich hebrajskie imię Tamar. Tamar co Tamar, znaczy? Tamara, to jest Tamar. To jest, była z kolei bardzo zacna taka Żydówka na dworze, prawda, królewskim, ale to dawne czasy, o tej Tamar to nie mamy co. Opowiemy następnym razem. Tak, no w każdym razie dość znane na imię i stąd też i Tamara, która była, prawda, od tej Tamar pochodziła i też gruzińska. Moja mama oczywiście wychowała się w bardzo dużym domu na Nowogrodzkiej, gdzie była służba, gdzie w domu była służba, która... To czym się rodzice zajmowali? Kim byli? No mówiłem, ojciec mojej mamy, Abram Nowicki, miał fabryczkę obuwia gumowego. I bogaci ludzie. No tak, to znaczy zamożni. Zamożni ludzie, średnio zamożni. Średnio zamożni, klasa taka... Mieszczaństwo. Mieszczaństwo też, tak. No i oczywiście u mojej mamy nauka, prawda, to była nie tylko jakby polska szkoła, nie tylko, prawda, ale była łacina, była, prawda, zupełnie inna klasa. Tak. No to chciałbym, to mówię, to też, że to jest zupełnie inna klasa wychowania. U Abrama Nowickiego między innymi była Polka, nazywała się Franciszka Skipińska, która ta Franciszka była najważniejszą osobą w tym domu u Abrama Nowickiego. Ja wam powiem taki przypadek choćby z tego życia mojej mamy, która opowiadała. Moja mama zawsze mówiła, że nie kochałam mojej mamy. Kochałam Franciszkę Skipińską. Ciocia Franciszka była najważniejsza. Ciocia Franciszka mnie uczyła religii po kryjomu. Ciocia Franciszka mnie brała do kościoła po kryjomu. Przez wojnę. Ciocia dawała mi, Franciszka, inną miłość. Pokazywała mi zupełnie inną miłość, aczkolwiek Abramowi Nowickiemu, mojemu dziadkowi, zawsze wypominała, że on za rzadko chodzi do synagogi. Że on tylko chodzi dwa razy w roku, bo to jest za mało. To Skiwińska wypominała, tak? Skiwińska wypominała. Czyli pilnowała o rozwój duchowy z jednej i z drugiej strony. Żeby się uzupełniała. Tak, Franciszka Skiwińska, codziennie mieszkająca na ulicy Szwedzkiej, Na Pradze. Na Pradze. Codziennie, codziennie idąc na Nowogrodzką do pracy, czyli do domu moich dziadków, najpierw wstępowała do kościoła. Na rogu właśnie Szwedzkiej. Ale ja wiem, dlaczego ona to robiła. Nie, to była bardzo bogobojna. Tak, ale wiem, dlaczego to robiła. No Wojtek Zwiński. Wiem, bo ja wiem, bo to jeszcze było przed drugim Soborem Watykańskim. Szwedzka Rubilej. Aż tak źle? Przepraszam, no, oczywiście. To rozwin. Nie, bo no dobrze, nasz gość, no, bo ja takie wtręty robię, żeby, że tak powiem, żeby przerywniki muzyczne. Tak, ale to żeby sałatka była smaczniejsza. Poza tym ja mam do drugiego Soboru Watykańskiego, że tak powiem, ciepłe uczucia. Niezwykle. Jako trzynasta kwietnia. Ale panie Bolesławie, proszę bardzo. Nie, to była bardzo pobożna kobieta. Rzeczywiście Franciszka była cudowną ciotą. Ciocia, która no, przewyższała chyba wszystkich rzeczywiście no, i miłością, i tym rozumem. A własną rodzinę miała? Nie miała nikogo. Była taką wyższego rzędu gospodzią. O, tak. To się mówiła. Ona była najważniejsza. Ochmistrzyni, tak? Nie, bo w dworach też była ochmistrzyni. Pani Kredensowa. Pani Kredensowa się mówiła, tak? No, ona była najważniejsza. A dlaczego była najważniejsza? Za chwilę się dowiemy. Kiedy wybuchła wojna w 1939 roku, na ulicy, wśród Polaków,
kościele, gdzie przechodziła. No, słyszało się różne rzeczy. I słyszało się, że jeszcze przed wybuchem wojny, przed wejściem hitlerowców do Warszawy, mówiło się, że oj, Niemcy jak tu przyjdą, to oni tu zrobią porządek. No, były po ustawach norymberskich. No tak. Więc no, ale niewiele ludzi zdawało z tego do końca sprawy. Tak, tak. Niewiele, a szczególnie niewiele... W gazetach prawie w ogóle nie pisało. A szczególnie niewielu Żydów. Tak. Oni Żydzi, myśleli, że się dogadamy. Odwrotnie. Tak. Żydzi myśleli, że się nie tylko dogadamy. Jeszcze interes będzie. Jeszcze można będzie zrobić geszef. Aż tak? No tak, ale panie, a dużo takich mądrych było? Ale był moment... Wszyscy nie wierzyli w to. Prawie wszyscy myśleli, że dobry geszef. Nie, bo pamiątka po pierwszej wojnie światowej, kiedy Niemcy weszli do Warszawy, to bardzo szybko z Żydami interes... Znaczy tam była rozgrywka, to może się wtrącę, tam była rozgrywka podwójna. Jedna, żeby stworzyć centrum żydowskie w Europie. Max Bodenheimer. Tak, ale i druga rzecz była, bo to była rywalizacja między czynnikami wojskowymi i czynnikami cywilnymi. Mianowicie proszę pamiętać o tym, że w zaborze pruskim, Wielkopolska i Pomorze nadal obowiązywała germanizacja w zaborze rosyjskim, już nie, a był potrzebny rekrut. I dlatego jak wysłano Besselera, który już był emerytowanym oficerem, to on miał doprowadzić do tego przez ten akt 5 listopada, że Polacy masowo zgłoszą się do niemieckiej armii i rozumieją, że to być. Dzięki temu szybciej pokonają Rosję i Zachód. I chodziło o to, żeby Polakom obiecywać niepodległość z jednego zaboru rosyjskiego, z regentem z Hohenzollernów lub Habsburgów, raczej Hohenzollernów. Nie, von Pless Pszczyński. Tak, nie Pszczyński. W każdym razie ten kierunek, dlatego był Lubomirski i tak dalej w Radzie Regencji. Zupełnie niedoceniony i zapomniany niesłusznie zapomniany człowiek. Został być pamiętnikiem. Tak. Natomiast sprawa jest taka, że chodziło tylko o to, żeby uciekł rekrut. Tylko o to, rekrut. I dlatego sprawa, że to skapoteczna. Jak zawsze. Bo rekrut był ważniejszy. To przełożyło się na poniższe Wehrmacht, które liczyło parę tysięcy. Ale był bardzo ważnym elementem. Był bardzo ważnym elementem gry. Dlatego, że Piłsudski w lutym, marcu, kiedy idzie do niewoli. Do niewoli, znaczy internowany jest. No tak. Zrobił to dlatego, że zrozumiał, że rząd tymczasowy, czyli rezygnacja strony Mikołaja II, zwalnia go z walki z Rosją, bo jego znajomi, socrewolucjoniści, bo zawsze tak uważa, są po jego stronie i się dogada w sprawach polskich granic. Tym bardziej, że rząd tymczasowy uznał, że granice z 1772 roku wywiązują, a nie, ale ma to określić kryzysy. Wiesz jak to napisał... Konstytuanta. Wiesz jak to napisał Tuwim, charakteryzując... To taki krótki skrót historii. Tuwim ten moment pięknie napisał w Kwiatach Polski, kiedy Piłsudski miał rozsterkę, co ma robić, a proponowali mu ucieczkę za granicę, za kordon. Oczywiście. To Tuwim, pisząc o Piłsudskim, napisał takie zdanie. Ktoś inny jeszcze swoją pieśń twardo wybija swym naganem o lepsze jutro, lepszą przyszłość, coś takiego w Kwiatach Polskich jest taką. Nie on, Zułówski twardych panicz, że Piłsudski, który miał zawsze tendencję do rewolucji światowej jednak, nie wyzbył się tego do końca. Do końca życia. Tak, do końca. Czuł się Bonaparte, szanowny. Ale... Jak ktoś łyknął zesłania syberyjskiego i mu parę zębów wybili, zęby mu wybili w Łodzi. Zęby mu wybili również, jakby na zesłanie, ponieważ był niegrzeczny. Zeszliśmy na Piłsudskiego. Wracamy do tematu. I co ta szanowna pani Franciszka? Awanturował się. Co ta pani Franciszka Skibińska? Przepraszam. I Franciszka zaczęła ostrzegać Abrama Nowickiego, mojego dziadka, że tutaj lepiej może by było, żeby ten interes troszeczkę zwinąć. I ja tu chcę jeszcze dodać... A interes dodać, gdzie był, na jakiej ulicy? Ja jeszcze chcę tutaj dodać, że fabryczka była fabryczką, a oczywiście dziadek miał jeszcze sklep i miał dwie budy na bazarze Różyckiego. Nie wiem, czy panowie się, czy państwo się orientują, ale mieć dwie budy na bazarze Różyckiego... Nie na Kiercelaku, tylko na Różyckiego. Nie, na bazarze Różyckiego, na Pradze. To było wielkie bogactwo.
To było nie tylko. To było jak dzisiaj sklep na Nowym Świecie. Nie wiem, to sklep no, gdzie tylko wszedł na Nowym Świecie. Ojciec, co? Z czym sklep? Ojciec miał sklep? Z butami, buty, wyroby gumowe, kalosze. I jeszcze miał sklep. Tak, sklep. Sklep musiał być. A ciekawe, czy to była syntetyczna guma, czy kauczukowa? Nie, to była guma kauczukowa przywożona z Argentyny i z Brazylii. Słuchajcie, generalnie chyba z tego co wiem, kauczukową gumę wymyślili Niemcy. Mój dziadek... Nie, syntetyczną wymyślili Niemcy. Syntetyczną gumę, tak. Niemcy w okresie... W braku kauczuku tak, pierwszej wojny światowej. Mój dziadek oraz później mojej mamy właśnie brat, czyli najstarszy z dzieci syn, jeździli razem przed wojną w latach 30. jeździli do Argentyny po kleje. Po specjalne kleje, po specjalną skórę. Przychodziła do Polski na plac przeładunkowy na Stawkach, proszę. Tak zwany Umschlagplatz. Późniejszy Umschlagplatz, nazwany przez Niemców. To był plac normalnie przeładunkowy dla miasta Warszawy. To przychodziły wagonami dostawy do fabryczki mojego dziadka również. No nie tylko do mojego Panie dziadka, Bolesławie, ale... powiem panu coś. Nie, skończmy z matką. Nie, te buty, nie, bo tak już mówimy, to też jest ciekawe. Te buty są zrobione z argentyńskiej skóry. A wie pan dlaczego? Bo jest tańsza od polskiej. Takich czasów dożyli, proszę pana. Ale słuchajcie, przekręty... Ale to i przed wojną tak było. Tak było też. Przed wojną może brakowało skóry naszej. Brakowało u nas skóry naszej tak. I brakowało klei. Ale również były, ale słuchajcie, jeszcze też jak już tego się trzymamy, mój temat, to były też i przekręty i doszło do tego, że wojsko stało szukane, które zamówiło wiele par butów dla żołnierzy, dla tym kawalerii i wyszło na to, że trzeba, to zresztą Kwiatkowski był w stanie wymóc po tej wpadce w 1934 roku i zaczęto jednak produkować nie tylko mundurowanie w Poznaniu, ale zaczęto również produkować na wielką skalę obuwie wojskowe. I przed wojną właściwie państwo zaczęło już więcej jak 70% zamówienia wojskowe kontrolować. Bo się okazało, że były też ogromne nadużycia. Tak jak myśmy przeżywali je w 90-tych latach, takie one w okresie międzywojennym miały miejsce, bo się okazało, że po prostu prywatni dostawcy niektórzy byli, no niestety oszukiwali państwo. A były łapówki. Tak. Także tutaj widać, no, się wiele zawsze, nie zmienia. Tak. I mało tego, jest to artykuł, słuchajcie, z prasy historyczno-wojskowej ze Stanów Zjednoczonych, więc nie kłamią. W związku z tym trzeba o tym pamiętać. Ale z drugiej strony były fantastyczne wypowiedzi pochodzenia żydowskiego i twórców, które bardzo dobrze sobie radziły. Na przykład z dostawami kurtek skórzanych dla lotnictwa, personelu lotniczego i technicznego i pancernego, który przedmawiał firma Waris. Dobra, Maciek, bo... To tyle. No ale jak już, to już. No tak, tak. I tutaj tylko już tak, no, chciałbym skrócić jak najszybciej opowiadanie o Franciszce szczególnie, bo to jest osoba numer jeden, o której chciałem powiedzieć. Proszę sobie wyobrazić, że ona ostrzegała mojego dziadka Abrama Nowickiego. Mówiła: panie Abramie, wie pan, pan ma tyle pieniędzy, pan ma... Pan może wyjechać, wziąć paszport, pan weźmie lepiej tych dzieci i niech pan wyjedzie. No oczywiście Abram Nowicki, on się trochę oburzał, co tam Franciszka, tamto, nic jej nie odpowiadał, mówił, że zobaczymy Franciszka, przyjdą Niemcy, to zobaczymy. No i weszli Niemcy oczywiście. I zobaczył, prawda, i zobaczył. No na początku było całkiem fajnie, całkiem nawet można powiedzieć normalnie, bo fabryczka nie została zamknięta. On zresztą odpowiadał Franciszce, że mówi: słuchaj, ty jesteś trochę głupia, wiesz, baba, ty niewiele tam rozumiesz. Mówi: ja się z Niemcami dogadam. Ja, co prawda, skończył szkołę w Berlinie. To mógł się dogadać. Tak, a więc znał świetnie, pięknie władał językiem niemieckim. Mówi: ja sobie poradzę. Mówi: Franciszka, ty się o to nie mów. No ale kiedy wyszedł na ulicę już we wrześniu, październiku 1939 roku, powoli zaczął się pytać Żydów oczywiście, co o tym myślą, a to rabina, a to tego, a to tamtego. No pytał się jakby wśród Żydów, co o tym myślą o Hitlerze. No i oczywiście zasłyszał również negatywne, prawda, podejście do życia tutaj w Warszawie, że może trzeba byłoby, prawda, uciekać, może trzeba byłoby
właśnie bardziej może do Rosji, może. No, różne były właśnie tendencje, prawda, i różne były rozumowania na temat pozostania w Warszawie. Ale jednakże troszkę posłuchał się Franciszki i kiedy Franciszka tak w listopadzie kategorycznie powiedziała do Abrama Nowickiego, powiedziała: panie Abramie, chcę panu powiedzieć, że Niemcy szykują, może pan tego nie słyszał, ale szykują dla was w przyszłym roku, w 1940, szykują dla was dzielnicę zamkniętą. Nie będzie pan mógł mieszkać gdzieś na Nowogrodzkiej czy gdzie indziej, będzie pan musiał się wprowadzić do tak zwanego getta. Tak, oni czekali z tym do zwycięstwa w Francji. Tak. No tutaj oczywiście Abram Nowicki nie wytrzymał, zaczął ubliżać mocno Franciszce. Moja mama opowiadała, że... Dramatyczne sceny były. Dramatyczne. Moja mama płakała. Miała przecież wtedy raptem 12-13 lat. No tak, a więc strasznie płakała, że ta Franciszka została tak zbesztana i tak dalej, i tak dalej. No Franciszka dalej uspokajała, ale kiedy już się zbliżał 1940 rok, no trzeba było pojechać po kleje, trzeba było pojechać po skóry do Argentyny. I dziadek wystąpił do władz już niemieckich oczywiście, by dali paszport Jurkowi, miał Jerzy. Wszystkie dzieci miały w zasadzie polskie imiona i najstarszy brat właśnie, czyli brat mojej mamy, najstarszy, jedyny brat mojej mamy, miał na imię Jerzy. I Abram, dziadek, wystąpił o paszport dla Jerzyka, żeby Jerzyk pojechał do skóry, po klej, do fabryczki. Oczywiście Niemcy dali normalnie paszport. Wtedy jeszcze można było. Wtedy jeszcze można było, w 1940 roku, jak ktoś miał udokumentowane, że jedzie, prawda, po coś, co jest potrzebne do zakupu, do jakiejś fabryki, do czego. Dla armii oczywiście to przecież było produkowane do Paryża. Do zdobycia Paryża to się zapowiadało. Tak. Dokładnie, panie Macieju, do zdobycia Paryża rzeczywiście jeszcze można było, tak. Powiedzmy... Jeszcze się bali. No, można było wyjechać jeszcze ta... Nie było to znaczy, takie... że to było przed czerwcem, tak? Jeszcze przed czerwcem. Ale wojna już była wypowiedziana. Anglia Francja wypowiedziała wojnę. Nie, tak, ale ona była dziwną. Ale no, tak, to... wiemy, tak, tak. Tak, ale to jeszcze nie jest rozwinęło. Jak on do tej Argentyny miał dopłynąć? Statkiem. Skąd? Statkiem z... Z Gdyni. Ale jakim statkiem? Polskim? Nie, polskim nie było. Niemieckim? Nie, były statki holenderskie. Były statki niemieckie. Tak. Były statki niemieckie. Ale niemieckie statki mogły być poddane... Nie, słuchajcie, ja może wytłumaczę. Ale ktoś miał neutralne. Neutralne, ktoś miał paszport. Panamskie. Tak, panamskie, różne były. Czy Amerykanie cały czas przecież dostawy. I dostał paszport. Niemcom dawali przez kraje neutralne. Dostał paszport, wyjechał normalnie. Do czerwca 1944 roku to wszystko. Legalnie wyjechał do Argentyny. Wojtek, absolutnie normalne, dlatego że musisz pamiętać, że póki. No dzisiaj jest tak z Ameryką. Dopóki nie ma zakazu kongresu potwierdzonego przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, dopóty przez kraje neutralne można dostarczać wrogowi, jednemu drugiemu materiały pędne. Do 1944 roku dostarczają. Do 6 czerwca 1944 roku. Prescott Bush. No więc, tak, ale żeśmy o tym opowiadali, wracamy do tematu. Tak. No i brat już wyjechał i zaczęła się już kształtować budowa getta. Już było wiadomo, że kwiecień, maj już był ten apel o zgłaszanie się żydowskich murarzy do budowy getta, żeby Żydzi budowali, prawda? Ten mur, prawda, okalający. Ale co było pierwsze? Były rady żydowskie, były Judenraty, były już Niemcy? Nie, gmina żydowska była normalnie, Judenrat, tak zwana gmina żydowska. Kiedy wtedy był Czerniakow? Czerniakow był znaną postacią w środowisku przedwojennym Polski. On był radny, on był przecież w zarządzie miasta. To była wielka, wybitna postać, Adam Czerniakow. To był inżynier,
który był, zasłynął się oczywiście tą swoją polskością, tak, prawda, jako i radny, jako, prawda, to była znana postać, stąd zresztą Niemcy poprosili jego, by był właśnie przewodniczącym gminy żydowskiej, czyli Judenratu. No bo jeszcze się nie zdawał do końca sprawy, co to będzie. Nie, to, nic nie to przeskoczył pan, panie Macieju, jeden okres, tak, że tak powiem. Ja to często powtarzam, tak, że historia to składa się nawet z każdego dnia, czy powiedzmy tygodnia, który strasznie może zmienić, czyli, prawda, wracamy do kroniki, obraz. Czyli kroniki to są najważniejsze. Tak, te kroniki, one są właśnie, no tak, tak, tak. I jeszcze na początku Adam Czerniakow był bardzo szlachetną postacią dla Niemców. Oczywiście w celach propagandowych, bo to przecież propaganda hitlerowska działała bardzo znakomicie. Niezwykle działała dobrze. Niezwykle dobrze, tak, umiejętnie. I Żydzi, jak usłyszeli, że zostaną zamknięci w getcie, to nawet mówili, że a co tam w getcie, no przecież damy sobie radę. Niemcy oczywiście pokazywali też zdjęcia, ta propaganda niemiecka pokazywała zdjęcia, jak to na przykład Żydów mordują w Rosji, na Ukrainie, jak to tam, prawda, jeszcze robią przed wojną, jeszcze przed tym wszystkim. Tak, jeszcze ta propaganda, gdzie była bardzo słuszna, bo ona działała rzeczywiście na rzecz tego, że sami Żydzi, między innymi Abraham Nowicki, mówił, co z Niemcami, my sobie poradzimy, no, nawet jak pójdziemy, nawet jak pójdziemy do getta. Nawet jak pójdziemy do getta. I co było z tym wyjazdem? I Franciszka, i z którego? No, tym do Argentyny. Nie, absolutnie. Wysłał Jureczka. Wysłał. Jurek pojechał i oczywiście już nie wrócił. Mhm. A potem w 40 roku, już pod koniec, a właściwie na początku 41, fabryczka również została zamknięta i rodzice wraz z córkami, ale uwaga, przeskoczyliśmy znowu temat. Mhm. Z dwiema córkami, a były trzy. A dwie poszły do getta razem z rodzicami, z babcią i z dziadkiem. A moja mama nie poszła. To ciekawe, to jest interesujące. A właśnie, a przeskoczyliśmy. Przepraszam. No. Nie, dobrze. Co zrobiła Franciszka? Franciszka powiedziała tak: panie Abraham, wie pan, pan ma pieniądze, pan ma możliwości. Nie chce pan wyjechać, nie chce pan ratować się, nie chce pan uciekać, chce pan zostać w Warszawie, ja to rozumiem. Ale wie pan co? Ta marka jest, jak pan wie, moją ukochaną wychowanką. Ja przyznam się, że wiele ją nauczyłam i z religii chrześcijańskiej, i prawda, była ze mną nieraz w kościele. Mówi, wie pan co, panie Abramie, pan mi da ta markę. Ja tę markę wezmę i taka mądra kobieta, nie? Pan mi da tę markę. Tak. Ciężko to wyobrazić. Pan pójdzie do getta, a ta marka pójdzie ze mną na Szwecję. Mhm. Wyobraźcie sobie państwo, wyobraźcie sobie tutaj, drodzy panowie, jakie poświęcenie było ze strony Franciszka. Jaka mądrość była. Wiecie, co powiedziała? Powiedziała, że żeby przeżyła ta marka, to ta marka musi zmienić imię, zmienić nazwisko, zmienić swój dowód, to znaczy zmienić swoją postać, i jedynie do tego, co będzie potrzeba, to trochę pieniędzy. I wyobraźcie sobie, Abraham Nowicki zrozumiał, że to może być jedyny ratunek, a ponieważ ta marka, moja mama, była przeszczęśliwa, jak usłyszała, że zostanie z Franciszką na Szwedzkiej, gdzie często bywała u niej, prawda, w domu i spała tam na tej Szwedzkiej bardzo często. Kochała ją po prostu, tą Franciszkę, tak jak Franciszka kochała zresztą wszystkie dzieci Nowicki, bo nie tylko ta markę, ale wszystkie. I ta Franciszka powiedziała, mówi, panie Abraham, załatwimy dla Tamarki dokumenty. Tutaj chcę państwu powiedzieć, załatwić, co znaczy załatwimy dokumenty. W tamtych
tamtych czasach. W tamtych czasach, w 40. Strona aryjska, rozmawiamy o stronie aryjskiej. Tak. To Niemcy wymyślili. Tak. Mówimy o stronie tak zwanej aryjskiej, czyli stronie polskiej. Tymczasowo w miarę bezpiecznej. Tak, bo przecież Polacy byli jako drudzy do likwidacji. Inteligencja już mordowana. No ta inteligencja została już wymordowana wcześniej, dużo wcześniej nawet. Tak, także 45 tysięcy. Tak jest, dokładnie. Także tutaj sytuacja była taka, że Franciszka powiedziała: panie Abramie, załatwimy do góry. Co znaczy załatwimy? Załatwimy, to znaczy iść do księdza, poprosić księdza, żeby ksiądz załatwił to. Wypisał metrykę. Było kilku w Warszawie księży, którzy się tym parali na poważnie. Był taki jeden ksiądz, szczególnie na Grzybowskiej, w tym kościele świętego Andrzeja, nazywał się Godlewski. Słynna postać, silna postać. Ksiądz proboszcz tej parafii, ksiądz Godlewski. On miał największe, że tak powiem, możliwości załatwienia. Była to bardzo zacna postać. Jeden z zacniejszych księży katolickich, który był bardzo taki też nastawiony rzeczywiście na ratowanie nie to, że Żydów jako Żydów, ale w ogóle bliskich, w ogóle ludzi. Był pomocny dla wszystkich, dla Żydów też, szczególnie można powiedzieć nawet. Ale była to wielka postać. Natomiast do niego dojść nie było tak łatwo. To nie można było wejść do, powiedzieć: proszę księdza proboszcza, ja chcę kupić dokumenty. Nie, nic takiego nie było. Trzeba było być wysłanym. No zobaczcie, że była specjalna komórka, którą gestapo miało, które pilnowało. Oczywiście, trzeba było być bardzo ostrożnym. I ciocia Franciszka poszła do swojego księdza na Szwedzkiej w kościele i powiedziała mu przy ambonie, przy spowiedzi. Codziennie chodziła do kościoła. Codziennie się, może nie codziennie, spowiadała, ale spowiadała się bardzo często. I ona przy spowiedzi powiedziała: proszę księdza, ksiądz zna tą Tamarkę, ksiądz wszystko dobrze wie, ja chcę ją uratować, ja chcę ją wziąć do siebie, pomóżcie, zapłacimy, mamy pieniądze, pomóżcie. I wyobraźcie sobie państwo, że ten ksiądz, tak, on załatwił, poszedł do Godlewskiego, powiedział mu: słuchaj, trzeba pomóc, trzeba mieć dobre dokumenty. Co znaczy dobre dokumenty? Ja tu zrobię taki wtręt mały. Wyobraźcie sobie państwo, że dokumentów w Warszawie, żeby Żydzi mogli przejść na stronę tą aryjską i zmienić imię i nazwisko z jakiegoś tam Abrahama na, prawda, Adama czy tam na kogoś, to było bardzo łatwo. Tylko tych dokumentów, tych lewych dokumentów, było na tyle dużo, i to szczególnie robionych przez Żydów, że to były fałszywe i to się nie nadawały do przeżycia. Ludzie, Żydzi wychodzili z takimi dokumentami, myśleli, że będą uratowani, a tymczasem na pierwszej kontroli Wehrmachtu okazywało się, że te dokumenty to są, nic się nie nadają. Stracone pieniądze. I życie. Dużo Żydów oszustów było, co produkowało takie dokumenty i byli aresztowani oczywiście. A więc to różnica była w tak zwanych dobrych dokumentach. Dobre dokumenty to musiły być prawdziwe. Że jak Wehrmacht wziął do ręki i sprawdził, a mojej mamie sprawdził w 1942 roku na Szwedzkiej. Została zatrzymana przez żołnierza Wehrmachtu i żołnierza... Czy przez żandarma? Przez polskiego, nie wiem, chodził mi we dwóch. Polski policjant granatowy chodził i chodził normalnie, tak, i chodził normalnie żołnierz Wehrmachtu. Tak, czy żandarm. Żandarm, albo policja. Policja, tak, taki policjant, taki... Ordum czy taki, tak. No tak, tak, taki żandarm. Policjant, żandarm niemiecki. Z blaszką. Z blaszką, tak, i oni chodzili razem z polskim policjantem. Tak, normalnie, bo tak było, tak. Jako, on musiał chodzić, bo tak, on miał obowiązek, no jak? Przecież to
państwo działało, bo to państwo niemieckie, to przecież też działalność tego państwa była, jak znamy Niemców, była... Wiadomo jaka. Policjant granatowy, czyli policjant przedwojenny, miał obowiązek stawić się do pracy w październiku 1939 roku pod karą więzienia ze względu na posiadaną broń służbową. Tak, i byli to ludzie wysublimowani, można powiedzieć. Nie mógł się zwolnić. Z narodu. Niemcy decydowali, czego mogą zwolnić. Tak, oczywiście, że tak. Stawić do pracy. Niemcy stworzyli policję żydowską, to dlaczego no nie tak. Mieli... Zaraz o tym rozmawiamy. W tym oddziale no tak. Kobiecym. No tak, ale to późniejsza już tak. sprawa. To o czym powiemy później. Tak. Tak. I proszę sobie wyobrazić, że któregoś dnia Abram Nowicki, zanim w 40 roku, powiedział Franciszce tak: słuchaj Franciszku, ty załatwiaj te dokumenty, pieniądze są nieważne, teraz powiem ile kosztował ten dokument, a ja chcę wam załatwić co innego, ja wam załatwię tak, że ty ode mnie kupisz, pójdziemy do notariusza, ty ode mnie kupisz te dwie budy na bazarze Różyckiego. Oczywiście tylko na papierze, przecież ona nie miała pieniędzy, żeby zapłacić. Poszli do notariusza i nagle te dwie budy stały się szyldem Franciszki Stibińskiej. Dobrze się zwały. Tak. Wiarygodne absolutnie. Nie Abram Nowicki, tylko Franciszka. I już był spokój. Prawo dopuszczało niemieckie sprzedaż. Aha. Proszę sobie wyobrazić, że można było jeszcze sprzedać przecież. Polakowi. Żyd mógł sprzedać Polakowi normalnie. Normalnie. Ale Maciek, jeśli wielkie przedsiębiorstwa żydowskie były oficjalnie kupowane przez Reichsführera SS. Ja wiem, ale to, że Niemcy. Jeśli, ale to, że Niemcy. Tak, jeśli nie kupowali Niemcy. Chciałem to dodać. Jeśli nie kupowali Niemcy lub nie zabierali Niemcy. Bo też zabierali. Oczywiście fabryczkę Nowickiego to zabrali po prostu. Zwyczajnie. Po prostu zabrali. Ale wydali dokument. Tak. No to oni zawsze wydali normalnie dokumenty. Dokument zawsze. Ale u Niemców ten ornum, ten porządek, prawda, prawny, on był, działał. I to ja to mówię na podstawie mojej rodziny, jak we Lwowie Niemcy zabrali później mojemu dziadkowi. Tak, to też dali później mieli. Tak, i wystawili dokument. Tak, oczywiście. Na legalu wszystko było. Na legalu, to prawda. To trzeba powiedzieć, że Niemcy tutaj... Działalność rzeczywiście no, była... No, działalność gospodarcza, prywatna była. Tak. Schindler się miał dobrze jeszcze. No właśnie, no choćby no Schindler, no zaraz, właśnie. Tak. No tak, to ale to. Prosimy do tego. To jeszcze, no właśnie, inny czasokres. Tak, parę lat później. Parę lat później, tak. A więc moja mama w tym momencie, kiedy przepisywali u notariusza i tak dalej, moja mama przechodząc, prawda, do księża, co powiedziałem codziennie rano, została zaproszona z tyłu do zakrystii. I ksiądz na szwedzkiej powiedział: Franciszka, masz tutaj adres, masz tu się stawić, masz tu iść do księdza na Grzybowską i tam będzie na ciebie czekał ksiądz Godlewski i ksiądz Godlewski da ci dokumenty, a ty mu musisz zapłacić. Koszt wynosił 1000 złotych polskich. Co to wtedy było, panie Wójcie? No, przed wojną możemy to sobie, no możemy sobie tylko wyobrazić. 3000 samochód kosztował. Fiat no 508. Fiat 508. 3000 chyba 600. Nie, chyba tak, coś takiego. Tak. Było tyle. Urzędnik zarabiał 107 zł. Ile? Urzędnik zarabiał 107 zł. Zwykły urzędnik. Pensja. Ale pensja dowódcy szwadronu. No. Podstawowa. Jak to mówił, garza. Podstawowa wynosiła chyba 250 zł. Do tego są jakieś tam dodatki. Dowódca pułku zarabiał między 500 chyba a 800 zł. A moja babcia jako sanitariuszka szpitalu wojskowego 128. No dobrze, ale... Tak, nie szukając tych porównań... wtedy możemy... te pieniądze spadły, wartość tych pieniędzy potem spadła. Tak, oczywiście, bo to że był, tak. Bo to był jakie? To był bank emisyjny już był? Czy to był... Co to był za złoty? Nie, to był chyba 1940 rok. Niemcy, słuchajcie, Niemcy... Był jeszcze Bank Polski. Mogę. Nie, do końca tak. W momencie powstania Generalnego Gubernatorstwa wychodzą monarki, czyli wychodzą pieniądze okupacyjne. Ale Bank Polski był już. Był Bank Polski, ale to wszystko było pod auspicjami stolicy, bo stolica była nie w Warszawie, tylko w Krakowie.
generalny gubernator Frank był w Krakowie i generalne gubernatorstwo to podzielone było i to już były pieniądze okupacyjne. Bardzo szybko wyszły z obiegu Polski przedwojennego. No to te tysiące, to było tysiące. Dlaczego? Wojenne. Zaraz, tak? Wojenne. Dlaczego wam o tym mówię? Dlatego, że na tych nowych bankowcach niemieckich nie było polskiego orła. Nie było polskiego orła. Był symbol kobiety. No ale ten... Jakby nie ma tam orła. Jakby nie patrzeć, ten 1000 złotych to było dużo. Bardzo dużo. Stanowiło dość dużą sumę, oczywiście, która została szybciutko płacona i od tego momentu moja mama nazywała się Marysia Kendra. Marysia Kendra. To się gorzej nazywała niż się nazywała. Nazywała się Nowiczka, Nowiczka. Kendra, jej zamienili. Chociaż jak... A co się stało z tą Kendrą, to wam powiem też. Wyjechała do Ameryki? Ciekawe. Nie. Kendra, Marysia Kendra. Skąd się wzięły te dokumenty? Z trupów. Z trupów. Kogo kto zmarł? Marysia Kendra zmarła gdzieś na jakiejś wsi pod Łomżą, czy gdzieś. Ale to było wiarygodne. Tak. Otóż to. Wyobraźcie sobie to, co mówiłem później w 1942 roku, kiedy ten żołnierz zatrzymał moją mamę na ulicy, kiedy szli do budy pracować na baza Różyckiego, to tak popatrzył się na moją mamę i mówi, du bist Juden! Mm-hmm. I tak moją mamę wziął za włosy. Moja mama strasznie się bała, opowiadała później, nie po wojnie, wiadomo, jak już byłem dorosły, opowiadała, że przeżyłam szok, ale nie poddałam się temu szokowi, na szczęście. Bo nie wolno było. I zaczęłam się śmiać. Mhm. Zaczęłam się śmiać i mówię do Franciszki, tak jako taka dziewczynka głupia, taka głupkowata w chuście, taka ze wsi, wieńska dziewczyna, nazywająca się Marysia Kendra, mówię do cioci Franciszki tak: ciociu, a co ten pan mówi, bo ja nie rozumiem. No i polski, oczywiście policjant, przetłumaczył temu niemieckiemu. Niemiecki zabrał te dokumenty Marysi Kendra. Na miejscu, wyobraźcie sobie, wystawił dokument tymczasowy, zabrał do sprawdzenia. Trwało to miesiąc czasu. Po miesiącu wezwana została Franciszka jako opiekun z moją mamą do komendantury i Niemcy przeprosili Franciszkę i Marysię. Marysiu, masz cukiereczki, masz czekoladkę? Niemcy mówili, przepraszamy cię, ale ty jesteś Marysia. Porządek nazistowski. Wyobraźcie sobie, nie, państwo. Porządek nazistowski mi się nijak nie zgadza z przeproszeniem. Tak, przeprosili za zatrzymanie. Bo naruszyli prawo. Dokumentu, za zatrzymanie. No naruszenie prawa. Ale jednak Marysia była Polką i była poddaną generalnego gubernatorstwa, tak? Ale... I była podbita, tak? Nie była Niemcy. Tak, ale rzucenie, prawda, przez niemieckiego oficera, rzucenie, prawda, takiego podejrzenia i nieudana próba udowodnienia, no to się łączyło według chyba, tak mi się wydaje, prawa niemieckiego z przeproszeniem. Tak, dlatego, że musiałaby być zaangażowana policja kryminalna, czyli Gestapo lub SD, czyli Sicherheitspolizei, czyli Służby Bezpieczeństwa. No, czyli miesiąc sprawdzali. Tak, pamiętajcie o jednej rzeczy. Wyobraźcie sobie, że zostały... To było państwo partyjne. Tak, ale tak. I te dokumenty zostały sprawdzone tam w miejscu urodzenia. Ale że nie znaleźli... To nie było normalne, panie. Nie. W domu nie znaleźli. Nie. Znaleźli akt urodzenia wpisany w księgę kościelną, parafialną i nic więcej. I więcej nie było wiadomości. Tamci księża taką Marysię Kendrę nie wykreślali jako zmarłą. Nie było zwyczaju, tak. Nie, no właśnie, odwrotnie. Zachowali dokumenty. Bo się nadawało. Bo było potrzebne. No jak Marysia Kendra zmarła, przepraszam, tak się czytam. Jak Marysia Kendra zmarła na przykład... Została pochowana. W 1929 roku. Nie. Zmarła w 1939 roku. Żeby pasowało. Pasowały lata. Tak. Pasowały lata, a dokument tylko został. Dokument. Natomiast ze szpitala można było zabrać akt zgonu. Pauzę robimy? No zróbmy pauzę. Dobrze. Tak?